Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z serii Monster Legends. Zapraszam do oglądania. Od ostatniego odcinka wiele się w składzie nie zmieniło, jak widać, ciągle to samo używam. No i pora zacząć pierwszą bitwę. Niestety przeciwnik jest trochę szybszy. I mam teraz posesję. No, wyszło to trochę inaczej niż chciałem. Ja pier... Po porażce z ostatniej bitwy znalazłem kolejnego przeciwnika. No i miejmy nadzieję, że teraz mi pójdzie trochę lepiej. Myślę, że lepiej będzie się setupować, zwiększyć swój atak i uzyskać dodawanie staminy co rundę. Myślę, że taunt się teraz nie przyda. Teraz kolej Moonhaze'a. No i to jest koniec bitwy. Okej, nie jest źle. Pora wyszukać następnego przeciwnika. O, widzę, że też używa Mr. Beasta i Heisa. Heisa właściwie. Nie wiem, jak chcecie, to poprawcie mi w komentarzu. Nie wiem, jak się prawidłowo czyta, to podobno to jest z języka niemieckiego, od słowa Heiß, gorący. No i w każdym razie zaczynam bitwę. Przeciwnik jest szybszy. I przez to niektórzy z mojego teamu są bardziej podatni na damage. Ale to jest do ugrania, myślę. Tutaj oczywiście wchodzi damage. Od Heisa i z jego perki też poszedł atak elektryczny. Myślę, że taunt się przyda. Okej, myślę, że teraz pójdę pod atak na... Niestety obydwaj mają immunitkę na stana, czyli nie mogę ich ogłuszyć. To po prostu użyję samego damage'a. No, Sunburn niestety w takiej sytuacji za wiele nie może zrobić. No to w takim razie używam Blow the Ashes. Activate Notifications. Trochę HP mu zregeneruje. No i zresetuje negatywne statusy. O, teraz zrobię połączenie prawie niezniszczalności. Teraz Mr. Beast może przyjmować tylko damage ataków typu światła. No i myślę, że to jest koniec rundy już Moonhaze'a i... No i przeciwnik nic nie robi, za szczęście mojemu teamowi. Zero damage'a. Oj, kolejny specjalny atak. No, dość mam farto ostatnio.
Bo zwykle to albo się w ogóle nie dropi, albo kilka się takich ataków raz na jakiś czas udaje. No, a przejdźmy do ostatniej bitwy multiplayer w tym odcinku. Oto skład przeciwnika. Nic raczej więcej od Shatter Delater nie mogę tu zrobić. Byłbym podatny na kontrolę, więc zrobię to tak. Oczywiście pułapki moje na staminę działają. On też ma pułapki na staminę, ale nie ma ich aż tak ulepszonych jak moje. Dobra, Mega Taunt. Zaszedł mały błąd w montażu. Ten podpis powinien być kilka sekund później. Dopiero wtedy zaczyna mieć sens. I Unlimited Gems Card. Okej, wcale aż tak dużo damage'a nie było. Więc myślę, że go po prostu dobiję. Tego rycerza. Nie pamiętam w sumie, jak się nazywał. Po odcinku może sprawdzę i wpiszę jego nazwę. No i to jest zwycięstwo. Co prawda nie idealnie, jak zwykle, 3 na 0 albo coś w tym stylu. No ale tak też dobrze, że wyszło. Przechodzimy teraz do Adventure Map. Taktyka standardowa jak na bossy w trybie Adventure. Już cztery negatywne statusy ma nasz przeciwnik. No i raczej nie będzie większego problemu z pokonaniem go. Tak jak w pierwszej bitwie na odcinku dzisiaj multiplayer. No i to już koniec bitwy. Dobra, w tle jeszcze będą wyświetlone wszystkie skrzynie, które otworzyłem na końcu odcinka. I to by było tyle z mojej strony. Do usłyszenia i cześć!